Serio, w życiu naszych rodziców wszystko działo się wcześniej. Wcześniej się wyprowadzali z chaty, wcześniej zakładali rodziny, wcześniej brali urlop, żeby zrobić remont. Tyle, że teraz oni mają takie oczekiwania wobec nas. Czyli zobacz. Oczekują od nas tego, co było normą w ich świecie, ale od tego czasu zmieniło się środowisko młodego człowieka. Ty, ale to ma sens? Tak patrzeć? Bo... Jeżeli nawet tak było, że rodzice wcześniej się wyprowadzali, wcześniej wszystko, no to jeszcze poprzednie pokolenie dziadków mieszkało w 70 osób na dwóch metrach kwadratowych i nikt nawet nie wierzył w to, że kiedykolwiek się wyprowadzi. <grym> Więc tak naprawdę może po prostu teraz jest to pokolenie, takie jak dziadku, wiesz o co chodzi, bo to, to jest historia rymowana. Więc dopiero pokolenie po nas, a ja już jestem stary, to po was, będzie takie, że znowu będzie sobie kupowało mieszkanie w wieku 18 lat, będzie miało dziesiątkę dzieci w wieku 16 lat. Rozumiesz o co chodzi? I następne pokolenie znowu będzie do 45 mieszkało z rodzicami, będzie miało długi, nie będzie miało nic, i znowu następne będzie miało willę w wieku 13 lat i tak dalej. Rozumiesz? Musi się rymować. Niestety no na nas padło takie coś. A co sprzyja tej niedyspozycyjności? Chociażby siedzący tryb życia, który dosłownie można określić chorobą XXI wieku. Więc młodzi ludzie nie tylko czują się starzy mentalnie, ale też fizycznie. Nie da się oszukać biologii, jeśli się siedzi przez większość dnia, a aktualnie masa osób ma taki tryb życia, to ciało po prostu ulega degradacji. W szkole siedzisz. Po prostu my, jakby widzowie, to nie jest siedzenie po, po nic. Poświęcamy kilka pokoleń, żeby ewolucja zadziałała. I usunęła ludziom kręgosłupy i nogi. Żebyśmy już tylko mogli siedzieć i nic nie bolało. Tak? Poświęcenie w wyższym celu. Parfietik. Dobra. Dlaczego młodzi ludzie czują się starzy? Widzowie mega mądry film teraz. Otwórz umysł na ten content. Ale powiem ci inaczej. Ja mam na przykład 20 tysięcy lat, a nie czuję się, znaczy jestem staruchem, ale jednocześnie nie jestem starcem. Oficjalnie ci mówię. Rozumiesz? Więc nie mogę się utożsamić z tytułem tego filmu, ale zobaczymy. A może jednak mogę? Jeszcze nie wiem o czym będzie. Luj, obejrzmy. Dzisiejszy odcinek będzie dla Ciebie doświadczeniem, ponieważ na żywym przykładzie przekonasz się, dlaczego młodzi ludzie czują się starzy i co najgorsze, serio, mają ku temu powody. Trako, odcinek zaradzi, będzie tak też coś. nieco inny od pozostałych, bo zostaniesz w jego trakcie poddany pewnemu eksperymentowi, ale po kolei. Jestem poczy przed menopauzą. Znijmy od tego, że na Jaką tym pausą? kanale dominuje widownia w wieku plus 24 lata. Normalnie byśmy powiedzieli o takich osobach, że są to młodzi dorośli, ale no właśnie, czy nie czujesz się przypadkiem staro, pomimo tego, że masz dopiero dwadzieścia parę lat, czy twoi znajomi przypadkiem coraz częściej nie narzekają na to, że latka lecą, kiedyś to było, a w ogóle to w krzyżu coś boli i po co siedzieć na imprezie do trzeciej w nocy, lepiej się wyspać? Ale to nie lepiej jest na PC grać To jest to, że patrzysz na ludzi dosłownie kilka lat młodszych od siebie i czujesz, że ich nie rozumiesz że ich sposób ekspresji, patrzenia na świat, hmm. nawet ich poczucie humoru i content, który oglądają, jest jakiś taki... To jest problem, bo ja to oglądam Inne. wszystko. Spójrz na to, bratku, ten sam dzięki, dzięki do tych wujka. Jestem, Żydem, ja jestem odklejony zagadzi. przez TikToka i YouTube Shorts, widzowie. Dotyk podkreślenie wujka dał na GoliBordę 5 złotych. Czuję się stary, bo oglądam Syzyfa. Dzięki. Lektor, ten Syzyf. sam scenarzysta, ten sam montażysta, a jest jakoś tak... inaczej. Rel. Bo tutaj jakieś dźwięki typu Relug. pop się pojawiają, memy, wszystko szybsze, dynamiczne, to wszystko takie trochę akustyczne. A, no i te słówka, których się nie da zrozumieć. Bra, Dlaczego młodzi ludzie czują się starzy? W sensie, wiesz, nie chodzi o to, że fizycznie, chociaż w sumie ból w krzyżu to akurat wyry. Powiem jak ci mówiłem, że opieczyłem w tej, w Luipi stacji, o której miałem alergię nic mi nie było. Dzisiaj jeden w robocie jeden nożyk nerkowca i mnie karetka zgarnęła. Ale bardziej o to, że mentalnie, Jezusa. bo jak masz te prawie Ale 30 jak żyjesz, lat to i git, oglądałeś tak? sobie początek filmu, to myślałeś pewnie Hmm, nowe NWSD do kolacji. Ale gdy tylko stężenie dźwięków pop na minutę wzrosło drastycznie, to prawdopodobnie poczułeś dyskomfort. A teraz wyobraź sobie, że młodzi ludzie tak żyją z tym pop. Dokonałem wnikliwych badań. Nic nie rozumiem na razie z tego początku. W sensie, są ludzie, którym aż tak to przeszkadza? Ja jestem staruchem, i dla mnie to są w ogóle rzeczy, które pamiętam jeszcze jak się kiedyś oglądały YouTube'a. Pamiętam jak były czasy na YouTube'ie takie wolne, potem były czasy takiego dynamicznego montażu, gdzie były te dźwięki i było ich jeszcze więcej, a teraz to już jest dosłownie wszystko. A na samej górze TikToki i Shortsy, już gdzie tak wszystko zapije, No ale co, to też no. Moja opinia metodą naukową typu rozum płci męskiej, pochodzenia wiejskiego i znalazłem moment, w którym wszystko się zmienia w życiu młodego człowieka. Ten moment to... Koniec szkoły średniej. Dlaczego? Bo do tego momentu wszystko jest łatwe. W sensie zazwyczaj, bo wiadomo, że każdy ma inną historię i mógł minieć w życiu mega ciężko, bo na przykład jego mama jest seksuolożką. Serio, nie bierzcie sobie mam... Czekaj. To jest ten główny kanał. Ceksu anyway, jak zbliżasz się do tego punktu, w którym kończysz szkołę, to nagle w losowych momentach dnia zaczyna cię nawiedzać fantazję o makimie. Znaczy to też, ale oprócz tego nawiedzają cię myśli tego typu, co zrobić dalej ze swoim życiem. Mam nowe priorytety, stałem się odpowiedzialny. Wiem, czego chcę od życia. Chcę jarać, jointy i kosić trawniki. I bardzo fajnie. Wyobraź sobie, że masz na pulpicie folder, który się tak nazywa, i zbierasz w nim wszystkie swoje doświadczenia. Szkółka, sprawdziany, pierwszy joint, granie w LOLa do to... Nie wiem, ja pamiętam, że się kiedyś zastanawiałem, jak kończył liceum. Dosłownie to samo się zastanawiałem, co teraz. Poszedłem sobie na studia, ale po czasie długim uznaję, że nie ma znaczenia, co się ustalisz, bo i tak to życie zweryfikuje. Po prostu daj się ponieść życiu. I tyle. Tak naprawdę co będzie, to będzie, no w dupę. Nieważne co się zaplanujesz. Może się wydarzyć coś, co akurat pójdziesz, a może jednak dokończysz studia i coś dadzą, a może jednak uznasz, że pojedziesz za granicę, a może coś jeszcze innego. Tak naprawdę to w dupę wszystko się tak dynamicznie zmienia po tym liceum. Problem jest taki, że do liceum tak naprawdę każdy robi dosłownie to samo. I później jest tak dużo opcji, że chyba przez to jest problem, co wybrać. I jakoś to wychodzi. Mogłeś iść na studia, znaleźć robotę, a zostałeś syzyfem. Syzyfem jest każdy Polak niestety. Każdy Polak toczy ten wielki kamień. I zawsze na końcu spada. Ja nie jestem wyjątkiem. I dzięki, dzięki Sasuba. Wcześniej w nocy i ciekawostki z TikToku z tym typem. Co wiem no, i masz taki bagaż doświadczeń zamknięty w folderze. odpalasz pracuj.pl i zaczynasz przeglądać wymagania na stanowisko dorosły człowiek, a tam takie rzeczy jak zarobki minimum 10 miesięcznie, żeby w ogóle zacząć myśleć o swoim mieszkaniu o powierzchni 17 Ale to metrów teraz. kwadratowych. No, czy nie w sumie tak? Bo już mi się wełoby, zaczyna pić, że no, tak, jak ja szedłem do na studia policji, to tak nie było. No teraz tak jest. Teraz jest duży problem z tymi mieszkaniami, a dużo ludzi chce mieć swoje mieszkanie. A teraz się trochę w wełbie może popije przyjść dosłownie, jest to bardzo trudne i chyba nie ma wyjścia dobrego. No. Jedyne wyjście to chyba odpuścić tę myśl, żeby kupować mieszkanie na ten moment i tyle, ale nie każdy tak chce, niestety. Dużo ludzi chce mieć swoje mieszkanie, co też nie jest niczym złym. No. Jedyne wyjście to kredyt? Nie, to już nawet to nie daje przecież nic. się. Jak... co ty pije nie ma dobrego wyjścia na ten moment. Nie ma żadnego wyjścia. Znaczy, wiesz, że też dużo ludzi gada, że może będą niższe te ceny, bo są chyba najwyższe w dupę w Europie, już <grych> w sensie absurdalne są te ceny. Ale no, kto wie, może spadną w końcu. Może warto poczekać. To wiadomo, no. może nie trzeba robić całego schematu w dupę każdego człowieka. Czyli na w kredyt, ale z drugiej strony, jak nie pójdziesz w kredyt, to płacisz komuś, co wynajął jego kredyt. Spłacasz. Nie ma dosłownie dobrego wyjścia. Nie ma dobrego wyjścia. Trzeba po prostu jakoś żyć. <grym> na Oriencie. Piękny, nieskazitelny wygląd, bo tylko wtedy ludzie. Tak, dziewią, drako, no to prawda. Do tego koniecznie musisz mieć swoją dietę pudełkową, żeby być fit, bo wszyscy inni no, to już jest, no Posiadanie no celu celów w życiu, umiejętność wypełnienia pita. mieszane mieszane i dwa samochody, jeden na weekendy, a drugi na co dzień. Dwa samochody dostaliśmy. Przyjechał bezdomny i dał nam dwa samochody. Pan Stanisław z Warszawy niestety zmarł. I tak patrzysz na te wymagania, potem na swój folder doświadczeń i znowu na te wymagania. No i dochodzisz do jedynego słusznego wniosku, którego spuentować można jako: <słuch> kiedyś to było, pow zostałeś bumerem. Bo serio, kiedyś to było? Łatwiej, przyjemniej, lżej, bez presji i odpowiedzialności. To wszystko to presja społeczna. Na TikToku ciągle pojawiają mi się nagrania. Jak ktoś bierze potężną prasę no hydrauliczną, prasę że chyba jedynie do złomowania tego prostu, zielonego Ceny nie have, Nie wkłada do tej prasy jakiś losowy, delikatny przedmiot, wie? Na przykład moje ego. No i to jest właśnie to, co dzieje się z młodym człowiekiem, jak kończy szkołę. Ja tam nie przejmuję się, idę się spytać firmy fotowoltaicznej, czy mnie przyjmą, zobaczymy, czy mnie przyjmą i czy nie tak, czy siak będę mieszkał z rodzicami. Spotyka presję, której musi podołać. Tyle, że jest kłopot, bo twój ojciec, jak był w twoim wieku, to nie dość, że był starszy, to już budował dom, miał żonę, dziecko, a może nawet zdążył już poznać twoją mamę. Serio, w życiu naszych rodziców wszystko działo się wcześniej. Wcześniej się wyprowadzali z chaty, wcześniej zakładali rodziny, wcześniej brali urlop, żeby zrobić remont. Tyle, że teraz oni mają takie oczekiwania wobec nas. Czyli zobacz. Oczekują od nas tego, co było normą w ich świecie, ale od tego czasu zmieniło się środowisko młodego człowieka. Ty, ale to ma sens tak patrzeć, bo jeżeli nawet tak było, że rodzice wcześniej się wyprowadzali, wcześniej wszystko, no to jeszcze poprzednie pokolenie dziadków mieszkało w 70 osób na dwóch metrach kwadratowych i nikt nawet nie wierzył w to, że kiedykolwiek się wyprowadzi. <laughs> Więc tak naprawdę może po prostu teraz jest to pokolenie... Takie jak dziadku, wiesz o co chodzi, bo to, to jest historia rymowana. Więc dopiero pokolenie po nas, a ja już jestem stary, to po was, będzie takie, że znowu będzie sobie kupowało mieszkanie w wieku 18 lat, będzie miało dziesiątkę dzieci w wieku 16 lat. Rozumiesz o co chodzi? I następne pokolenie znowu będzie do 40-ki, 45 mieszkało z rodzicami, będzie miało długi, nie będzie miało nic, i znowu następne będzie miało willę w wieku 13 lat i tak dalej. Rozumiesz? Musi się rymować, niestety, no na nas padło takie coś. Bardzo się zmieniło. Ale poza tym wszystkim, jest jeszcze jedna rzecz. Tempo. Dzięki Korsik się do lat. Dziękuję bardzo. Witam. Komentarz tego typa, albo te piary, Każdy człowiek jest w stanie się zaadaptować do zmian. Tyle, że adaptujemy no się tak. w różnym tempie. Jedni szybciej, inni wolniej. Problem jest wtedy, jak tempo zmian jest szybsze niż nasze zdolności adaptacyjne. Czyli to trochę tak, jakbyś był nauczycielem, a do szkoły nagle wprowadzono rzutniki. Po prostu nie nadążasz. I w ogóle, ludzie, którzy mają teraz po 20 parę lat, no tak, pewnie pewien czuły punkt. Takie nostalgiczne odczucie im towarzyszy, kiedy myślą o roku 2019. Ale serio, życie do tego roku było mega. Rok później przyszedł COVID, no i trochę się pozmieniało. A tym młodym ludziom skradziono przez przypadek jedne z najlepszych lat życia. To co przed chwilą widziałeś, to nowy styl wypracowany na potrzeby ludzi prawdopodobnie młodszych od ciebie. Zauważ, że taka z pozoru mnie. mało znacząca rzecz jak zapotrzebowanie na kontent, jest inna i nawet poważne tematy przedstawia się nieco inaczej. Ciebie i widza tamtego kontentu dzieli tylko kilka lat różnicy, mniej niż jedno pokolenie. Ale to jest właśnie ta symboliczna granica wejścia we wczesną dorosłość, po przekroczeniu której życie diametralnie się zmienia. Widać to wyraźnie w demografii kanałów, bo kanał korki, który jest cały stworzony właśnie w takim stylu, jak widziałeś przed chwilą, ma znacznie inną widownię pod względem wieku. Jak lubisz takie komediowe treści w tematyce szkolnej, to jeśli mogę cię prosić, to pomóż w rozwoju nowego projektu o nazwie Korki. Kiedyś kto czyta nie błądzi, prawda, ale Nazwa była zbyt mało młodzieżowa. Bardzo się pocimy z montażystą i scenarzystą, żeby dotrzeć do młodych ludzi i spróbować w ich języku przekazać wartościowe treści. Mam 16 lat i jestem przemęczony. Coć pają studenci Harvardu? Jak zarabiać w wieku 16 lat? Jeśli zaciekawiły cię te tytuły, to wpadaj Lekko do nas. ten film. Wracając do tematu odcinka. Przytoczę komentarz, który pojawił się na karcie społeczność pod postem dotyczącym tego, dlaczego młodzi ludzie czują się starzy. W moim przypadku jest to związane z uczuciem, że jest już za późno na wszystko. Często w internecie widzę osoby, Ksa? które dopiero skończyły liceum i już prowadzą własne firmy czy pracują na poważnych stanowiskach. Stać ich na wyjścia co wieczór, mieszkanie samemu, podróże. Ty masz tak, że. że dobra, że Terio się zapyta, bo ja zupełnie inaczej czuję to. Masz tak, że czujesz, że jest za późno na cokolwiek u Ciebie, widzę, na jakąkolwiek zmianę? Ja czuję, że jeszcze tyle życia przede mną, że na chilku wszystko robię. Że ja mam taki luz codziennie przez to, że im dłużej żyję, tym bardziej mam wypieprzony na wszystko. Jakoś nie wiem, czuję, że na wszystko wystarczy czasu. Może to jest złe. Bo potem nagle się życie skipnie przypadkiem, ale z drugiej strony chyba lepiej być wyluzowanym, niż spiętym. Nie wiem, ja nie mam tak. I nigdy nie miałem tak, że już na wszystko. Dziwne. Masz 28 lat i czujesz, że końcóweczka? Czemu? Czemu? Mam 19 Omega S. no i git. Mam 23, mam wrażenie, że, nie, że jeszcze jest git, ale czas ci się kończy? Nie kończy ci się, widzu. Dobra, pomyśl sobie logicznie. Małe prawdopodobieństwo, że akurat na ciebie padnie, że będziesz miał coś, że nagle wykitujesz. <laughs> to nie łapmy się za słówka, mówmy jak jest. Więc raczej dożyjesz do 60, 70. Może jak się będziesz ruszał i lepiej odżywiał, to dłużej. Więc zobacz ile lat przed tobą, a im będziesz starszy tak naprawdę, tym więcej możliwości przed tobą. Zwłaszcza jak masz 20 lat. Chłopie, jaka końcóweczka w dupę. Twoje życie do trzydziestki zmieni się jeszcze 8 razy tak, że będziesz się czuł jakbyś już któryś raz New Game odpalił, tylko że na cheatach delikatnych, to no bo nie zaczynasz ciągle od zera. Rozumiesz to? Czemu się tak czujesz? To jest bez sensu. Nie wiem, mówię ci, ty, no, dosłownie, im dalej, tak naprawdę, tym więcej możliwości. Chodzi bardziej o to, że jest duża presja na wiek 20-30, bo wtedy najwięcej można, trzeba i z reguły najwięcej się żałuje, że się nie zrobiło czegoś w tych latach? Czego możesz żałować, że nie zrobiłeś w wieku 20-30 lat? Dosłownie się pytam. To jest na odwrót. To jest wiek, w którym tak naprawdę dopiero zdobywasz skilla do prawdziwego życia, mi się wydaje. Ja tak o sobie, no, na swoim przykładzie myślę. Ale każdy odczuwa no, inaczej. Ja się zastanawiam, jak wy czujecie. Ja dosłownie czuję na odwrót tego, co jest na filmie. Zainwestowałeś w obligacje skarbowe? No i git. No, co tam uważasz? No bo jesteś już szary, no bo no, nie, Bo na przykład nie jesteś szarym człowiekiem, siedzisz sobie na streamach gdzie wlatuje wyla, ci dony grasz, co lubisz i tak żyjesz, a wy musimy od... No masz rację, że ja mam trochę inaczej przez to. I, że ja jestem prawdziwym męczennikiem. to masz rację. No może tak być w sumie, że ten... Że przez to mam inną perspektywę. Po prostu jestem odklejony, chcesz mi powiedzieć, tak? Dotarłeś do miejsca, w którym masz robotę, którą lubisz, nie masz głodowej pensji ze znajomymi i rodziną, z tego co by wokół, jest w swojej perspektywie jest gicior. Nie każdy tak male wiadomo, że nie trzeba od razu. Tak, tak. To, ale chodzi mi o to bardziej, bo to, że ja mam farta, że akurat mogę sobie robić to, co lubię, i, i jeszcze żyć z tego git, to inna sprawa, ale bardziej chodzi mi o to, że. Co to znaczy, że czujesz, że jest na coś leciej za późno. Napisz przykład, co jest... Jaka rzecz według Ciebie już się skończyła, której nie możesz zrobić. Albo że no już nie ma sensu, bo w tym wieku już bez sensu. Napisz. Jakiś przykład mi podaj. Bo się zastanawiam, jak w wieku 20 paru lat, albo mniej niż 20 paru można uważać, że jest ta coś za późno. Tworzenie grafiki przez UI. ale co tworzenie grafiki przez Jaj. Kariera we sporcie, ale to w jakimkolwiek sporcie czy sporcie, no to wiadomo, że może być, to za późno, ale, ale to jest promil w dupę. No ja pierdzielę dałeś akurat taki przykład. W każdym sporcie wiadomo, że jak masz 25 lat to już jesteś dziadem. I jak zaczynasz go dopiero. No tak, no to okej, okay, no, a chociaż się zastanawiam, bo e-sport chyba można dłużej uprawiać, jak można to tak nazwać, niż sport, nie? Więc tak naprawdę, jak masz dwadzieścia parę lat, kto wie, no, nie ma za mało się na tym znam, żeby coś powiedzieć. No prawda, Rukasz, to prawda. Dzięki, miło mi. Czekaj. Widziałem, że w Pokémony grali ludzie po 30-ce chłopie. Mój wujek jest fanem Pokémonów od kiedy ja żyję. Ma 50 lat i jak porypany biegał za Pokémonami po całej łodzi, po łódź jeździł łapać. <grymne> Ale on ma S, rozumiesz? On ma wypije kto przenek sobie coś pomyśli. Tak powinno się żyć według mnie. Dobrze robi. Zostać profesjonalnym graczem w Robloxa, możesz? oczywiście. Mam 20 lat, czuję się, że rozwijanie jakiejkolwiek pasji jest dla mnie za późno. Co ty pieprzysz? Ale co ty robisz? Pod jakim względem? Przecież dosłownie pasja rozwija się dla samego siebie. Więc jak za późno? Nawet w wieku 100 lat można jakąkolwiek pasję, jaką się chce zacząć rozwijać. Nigdy nie jest za późno na pasję. Co ty jadasz, widzą? Pasja robi się po to, że czujesz się wtedy dobrze robiąc, no, znajdujesz taką rzecz, która daje ci przyjemność z samego robienia tego. To nie jest rywalizacja, nigdy nie może być na to za późno. No wiadomo, że jak się z czego chcesz, chcesz żyć konkretnego, to jest coś innego, ale pas pasy nie trzeba żyć. Wiadomo, że trafia się RNG fart, że są ludzie, którzy mogą tak, ale to wiesz. Myślisz, że każdy człowiek, który ma jakąś pasję, z tego żyje? To jest promil pewnie, albo jeszcze mniej. Dzięki Mateusz, Prima. Jakby w wieku 20 lat nie macie możliwości na rozwój pasji, to co to w dupę macie? Pasję i marzenia o wygraniu konkursu recytatorskiego w gimnazjum. No. Kurde, wydaje mi się, że bardzo mocno zakrzywia rzeczywistość i cały internet. Rzeczywiście jak widzisz ludzi, jak widzisz nawet nie ludzi, jak widzisz dzieci w wieku 13 lat, które mają 2 miliony subów na YouTubie i robi pewnie z milion rocznie, to tak, to może to możesz sobie pomyśleć, że co ja złego w życiu zrobiłem w tyłku, a tak naprawdę nic. To nie zależy od, nawet od tego dziecka. To nawet nie wiesz, czy to dziecko nie jest zmuszane do tego wszystkiego. Tak naprawdę może ty masz farto, że nie, nie wpijełeś się w takie coś. Może warto spojrzeć z innej perspektywy. Potwierdzam, przestałam tyle korzystać z social media, moje życie jest to razy lepsze. No i nic. Ja o tych instrumentach nie mówię o tym, że z pasji tylko na przykład, że zawsze się chciało z tego żyć, ale na przykład finansowo rodzinka nie wyrabiała czy coś, a jak masz swoje pieniądze, to już trochę za późno, żeby zacząć. Ale co? Ale poczekaj, bo skąd wiesz, że na przykład nie masz talentu jakiegoś do tego, co chcesz robić, i będziesz się uczył szybciej. Wiesz, życie z czegoś to nie znaczy nagrywanie filmików do internetu i życie z tego, tylko są różne sposoby zarabiania pieniędzy z takich rzeczy. Jak jesteś takim w dupę coachem, to mi powiedz, jak spełnić marzenie, robić to, co chce. I mieć za to hajs w tych czasach, mam 22 lata, jest masakra, dam Ci przykład, jestem kucharzem i żeby robić to, co chcę, czyli być sushi masterem, żeby gdziekolwiek mnie wzięli, muszę mieć 10 lat doświadczenia, a jak mam to w dupę, jak mam w dupę to doświadczenie dobyć, jak nie chcą mnie, niedoświadczonego. Ja pierdziele. Yy, nie mam pojęcia. Nie wiem, czy to jest w ogóle prawda, brzmi to, brzmi to trochę jak witowanie, ale nie wiem. Ale co to za coach ze mnie? Ja się tylko pytam widzów o ich zdanie na ten temat. I tyle. Dzięki, Sajd, za 28 lat. Ale widzu, jak ty masz 22 lata, tak? I mówisz, że chcesz być kimś tam, kimś tam. Chłopie, 22 lata masz. Naprawdę zdążysz zrobić wszystko. Na wszystko starczy czasu. Wyczyluj trochę. Naprawdę tak dużo się zmienia w życiu. Ja na swoim przykładzie czuję, jakby już kilka razy zaczynał inne życie. Każdy wid tutaj, co jest pewnie, im dłużej będzie żył, też będzie miał pewnie takie odczucie. Że tyle razy życie się zmieni jeszcze. Że nie będziesz wiedział, jak to możliwe, i czy ty naprawdę dalej to samo prowadzisz. Czy jednak cię nie porwali Koswici, zresetowali cię i wysłali do nowej gry. <grym> Mówię ci. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że osoby po trzydziestce, które robiły na etacie, nagle chcą zostać wielkimi biznesmenami. A dla wielu pracodawców, pracownicy po trzydziestce już są nieprzydatni, przez to, że nie ogarniają nowinek technologicznych. Jeśli do 30 nie zrobisz nic takiego, co ma jakiś większy impakt na twoją karierę, nie wiem jak to jest. Do 30 wydaje mi się, że jak masz 30 lat, to jesteś 30 plus najbardziej wartościowym wtedy pracownikiem, ale to zależy też pewnie w jakiej branży. Ty myślisz, że te wszystkie AI, które teraz jest to ogarniają ludzie, którzy jeszcze do liceum chodzą? To, że ludzie, którzy się zdają na trendach, na TikToku. Mają po 16 lat. Nie znaczy, że znają się na czymś poza wpisaniem hasztaku na TikToku. No w dupę. Życie nie kończy się na TikToku i Instagramie. Dosłownie ci mówię. Spokojnie. Ja tam jestem przedstawicielem handlowym od jakichś 6 lat. Fajna robota, ciekawa itp. Kiedyś z wujkiem jeździłem, bo to, się, to jest coś, coś takiego, że jeździsz po Polsce? Bo kiedyś z wujkiem był przedstawicielem handlowym, ale też były trochę inne czasy. Pojeździłem i fajne nawet to było, no. Nie wiem czy to jest, czy ten zawód wygląda tak samo jak tam powiedzmy pora się lat temu jak z wujkiem pojeździłem. A <laughs> pie... Nie możesz znaleźć swojego miejsca, ciągle zmieniać pracę, no to nic złego przecież jest. Jest już za późno, dam ci przykład. Mam 56 lat. Chcę zostać przedszkolanką, ale nikt mnie nie chce przyjąć. Co zrobić? Yy, po pierwsze, przestań się gapić na dzieci, jeśli pieniędzy inwestują. Mam 24 lata, a jeszcze nie znalazłem czegoś, co chciałabym robić do końca. I przez takie porównywanie się mam wrażenie, że czas na decyzję minął. Znowu przewiduję. No właśnie temat to porównanie presne, jest ten, bez ten, sensu. mają na sobie młodzi ludzie, to w dodatku napędzane. Ale ja, ja mam coś takiego, widzowie. Jak zaczynałem streamować i nagrywać te ty, to mi się wydawało, że chwilę to porobię i, i pewnie się tego. Yy, skończyć, nie? Czy trzeba będzie robić coś innego? Im dłużej to robię i widzę jakie staruchy, że coraz bardziej są starzy ludzie, którzy robią w internecie rzeczy, tym bardziej się tak uspokaja i myślę sobie ty. Jak ja jeszcze z 15 lat będę reaktorem, będę oglądał TikToka. Jestem popijawszony. <laughs> Może tak nie być, ale wiesz, dla głowy jest lepiej, jest spokojniej. <laughs> Jest przez ich rówieśników, którzy odnieśli sukces finansowy, a których można oglądać w internecie. I z jednej strony mamy tych młodych entrepreneurs, a z drugiej tych, którzy utożsamiają się z filmem Mam 25 lat i jestem nieudacznikiem. I o ile kiedyś ludzie mieli zagłoskę pod tytułem Mieć czy Być, co jest cenniejsze, o tyle defut. teraz mogą się zastanawiać, czy przypadkiem nie trzeba mieć... Tylko, że ty od, akurat masz dar od Boga do reagowania. Żeby być, bo jak się nie ma, to trochę tak, jakbyś Jezus, dla nikogo sorry. nie był istotny. No ta... A z tego wynika coś, co nie jest dostrzegalne na pierwszy rzut oka, Czy bo w tej całej pogoni nie chodzi wyłącznie o pieniądze. Chodzi przede wszystkim o sprawczość, która może zaspokajać ludzkie ego i budować poczucie. Ty, problem jest taki, problem jest taki, problem jest taki, jest to problem. Rozumiesz nie Ty, pamiętam czasy, jak się jeszcze do studia wybierałem i wszyscy pieprzyli. Nieważne, co będziesz robił, ma być tyle i tyle co miesiąc, i masz zarabiać, i wtedy dopiero jest szczęście. A potem wiesz, ci mówią inni, nieważne, ile będziesz zarabiał, grosz do grosza, tak, ważne, żebyś robił to, co chcesz. W dupę tu nie ma dobrego wyjścia. Nie ma dobrej rady. W dupę nie ma dobrych rad do życia. Po prostu. Nie ma dobrych rad, widzowie. Trzeba chyba środek znaleźć, jak zawsze. Dosłownie każdy mówi coś innego. Kogo masz słuchać? Nie wiadomo, nie? Filmik obejrzysz na YouTubie i myślisz, że znajdziesz rozwiązanie. I oczywiście, że tego nie zrobisz. Niestety. Podziwiam ludzi, którzy wybierają pracę jako nauczyciel w przedszkolu, szkole, uniwersytecie przy tych dramatycznych zarobkach. Ale są też, znaczy na, uni, na uniwersytecie to tak, ale w prywatnych szkołach chyba nie jest, y, państwowe pieniądze dostają nauczyciele, nie? To się da chyba jakoś. Ale ostatnio widziałem na słupie, to jest to smutne trochę i śmieszne, na słupie ogłoszenie widziałem. Chłop pisał, że ma doktorat z matematyki i może udzielać korepetycji do egzaminu ósmoklasistym. No, i co zrobisz? Wyobraź sobie chłop tyle zapijewszą, żeby doktorat i uczymy nożenia. własnej wartości? Weźmy sobie jako przykład jakiegoś 25-latka, który, tak jak widz z komentarza, nie znalazł jeszcze swojej ścieżki życiowej, nie ma dobrego stanowiska, własnej firmy itd. Tak Jest postrzegany jako osoba o niskim statusie społecznym. Egor, no są dwie rzeczy, do porypanych z tymi cenami mieszkań, bo teraz. Chociaż nie ma bezrobocia zawsze można jakąś kasę złapać. W 2K10 było paty tej gorzej. No. Czekaj, druga gorsza rzecz to to, że ciężko obrać jakąś ścieżkę, bo ona wiąże się z poświęceniem czasu pieniędzy, a potem powiesz stwierdzić, że nie chcesz tego robić. No ta, no ale co się nauczysz, to twoje już, nie? Moi wykładowcy mówią, że im głupio, bo... Często studenci zarabiają więcej niż ci, co są profesorami? O niskiej sprawczości tak i świadomość tego, że ludzie tego nie myślą, bardzo obniża poczucie wartości. Z każdym kolejnym rokiem taki młody człowiek zaczyna się orientować, że bierze udział w wyścigu, którego nie ma szans wygrać. Dawniej ludzie spędzali całe życie w jednym zakładzie pracy i to było w zasadzie normalne. Mogli nawet być mniej więcej na tym samym stanowisku, na tym samym szczeblu. Dzisiaj zmiana pracy to najszybsza droga do awansu i zwiększenia zarobków. Dzisiaj konkurencja na rynku pracy jest brutalna, bo dzięki istnieniu internetu konkurujesz z ludźmi z całej no Polski, prawda, a nawet z granicy o jedno stanowisko, to nie jest nie mały, ale. jedyne w niej z ludźmi z twojej. Ja nie mówię, że mało się zarabia na tych korepetycjach, tylko jak się tak pomyśli, że ktoś, kto ma doktorat, Chyba, że serio, ten typ tylko dorabia, że dorabia sobie taką, bo ma dużo wolnego czasu, no ale no nie wydaje mi się. Jak ktoś chce być chyba doktorem z jakiejś nauki, no to raczej musiał dużo czasu na to poświęcić. I no to no nie wiem, no. Chyba może robić już lepsze rzeczy niż takie coś. Takie dorabianie typu korepetycje to chyba dla ludzi niżej. Tak się wydaje przynajmniej, no ale nic złego, że dorabia, mówię, tylko trochę takie smutna, nie? Chyba, że rzeczywiście chłopu się nudzi po prostu i sobie dorabia i tyle. To inna sprawa. ...jego regionu. Prawdopodobieństwo tego, że gdzieś za rogiem na twoje miejsce czai się ktoś lepszy, jest ogromne, więc jeśli do trzydziestki nie zdążysz się załapać na dobry tor w tym wyścigu, to faktycznie możesz się czuć jak outsider albo emeryt na dynamicznym rynku. Ta walka o status, o sprawczość i zaspokajanie własnego ego oczywiście promuje najlepszych, ale zwykłych ludzi może przyprawiać o niemałe poczucie bez sensu. Może w nich wywoływać tak, wrażenie, jakby na coś się spóźnili, jakby coś ich ominęło i już nie było odwrotu. Ale to całe zdziadzienie młodego pokolenia ma jeszcze jedną przyczynę. Nie bez powodu wspomniałem wcześniej o bólu w krzyżu, bo ogólnie brak kondycji fizycznej i niedyspozycyjność ciała kojarzy no się ze starością nie ma co do tego żadnych wątpliwości. A co sprzyja tej niedyspozycyjności? Chociażby siedzący tryb życia, który dosłownie można określić chorobą XXI wieku. Więc młodzi ludzie nie tylko czują się starzy mentalnie, ale też fizycznie. Nie da się oszukać biologii. Jeśli się siedzi przez większość dnia, a aktualnie masa osób ma taki tryb życia, to ciało po prostu ulega degradacji. W szkole siedzisz. W po, po prostu my, jakby widzowie, to nie jest siedzenie po, po nic. Poświęcamy... Kilka pokoleń, żeby ewolucja zadziałała i usunęła ludziom kręgosłupy i nogi, żebyśmy już tylko mogli siedzieć i nic nie bolało. Tak? Poświęcenie w wyższym celu. Siedzisz w komunikacji, siedzisz przy komputerze, siedzisz. Ciało człowieka nie jest przez Ale co ty piszesz, z Przebiega nawet dosłownie fizycznym co mianownik. Coraz więcej młodych mężczyzn ze względu na niezdrowy tryb życia i pornografię ma problemy z erekcją i potencją, o czym była mowa w odcinku Epidemia spadku testosteronu, przez co sięgają po niebieskie tabletki. Czyli co, ludzkość, Nedek? No. Jakiś czas temu zarezerwowane było dla facetów, którzy przekroczyli pięćdziesiątkę. Kolejny komentarz od Wiza w odpowiedzi na tytułowe pytanie odcinka. Traumy. Wtedy czujesz się często staruszkiem, jakbyś przeżył wiele żyć, zbyt wiele okazji do wykorzystania, coraz późniejsze wchodzenie w długie związki i rodzicielstwo, choroby cywilizacyjne, zanik więzi i życie tylko dla siebie, lub przepracowanie i życie tylko, by przeżyć do pierwszego. Kiedyś się życie smakowało, teraz się za nim gania. Bo to trochę tak jest, że chcemy dogonić tę wizję przyszłości, którą sobie wykreowaliśmy w głowie, patrząc na ludzi, którym się udało. Ale jak tak goniesz za tym wszystkim, to to, co piękne i warte przeżycia, może trochę umykać Twojej uwadze. Możesz mieć wrażenie, że jako młody człowiek próbujesz sprostać oczekiwaniom, a przez to zatracasz okazję na próbowanie nowych rzeczy, doświadczanie, ryzykowanie i może po prostu na więcej uśmiechu na co dzień. Stres cię postarza. Według badania przeprowadzonego <gadzie> przez amerykańskie stowarzyszenie psychologiczne w 2022 <gadzie> roku, ponad 1 czwarta dorosłych Amerykanów twierdzi, że czuje się zbyt zestresowana. Pomimo że starsi ludzie uważają, że młodzi ludzie to nic nie mają na głowie, to jednak stres w szkole, relacje z rówieśnikami, bombardowanie <gadzie> ze strony mediów, oczekiwania społeczne, niepewna przyszłość, czy nawet takie rzeczy jak rynek mieszkaniowy powoduje jedno. Ile średnio z Stres może również prowadzić złota. do chronicznego zmęczenia, otyłości, problemów trawiennych i zaburzeń układu odpornościowego, co łącznie może sprawić, że poczujemy taki do, się starsi. Takie natacje jakby wiówku się Istnieją badania, które mówią, że stres sprawia, że ludzie w średnim wieku czują się starsi niż w rzeczywistości, powiedziała. Shevan. Co, Just loser? Znowu coś się dzieje? On new Profesor psychologii na North Carolina State University. Brak nadziei na lepszą przyszłość nie pomaga młodym ludziom. Coraz droższe mieszkania, widmo wojny, skumulowana inflacja <coughs> przez ostatnie lata, kryzys demograficzny. To brzmi, jakby miało dojść do jakiejś rewolucji zaraz, dosłownie, jak się historię prześledzi. Tyle się nawarstwiło rzeczy, że jakaś zara rewolucja znowu będzie październikowa. Tutaj kolejny powrót do PRL-u i kolejne 50 lat i potem znowu. Ja pierdziele, znowu patrz wchodzi z komunizmem zara no i no. Badę ręgie widzowie. Czy kryzys zdrowia psychicznego, kryzys rodziny i związków, <gryzys gryzys> dziwna polityka klimatyczna Unii Europejskiej? Obecne nastolatki nie wyglądają już na ja 14 pierdielę. czy 16 lat. Wyglądają na 25 lat. Dziwna faza zwana burzliwym okresem dojrzewania, której wszyscy doświadczyliśmy jako nastolatki, była i jest niezbędna do prawidłowego rozwoju mózgu. Wyobraź sobie, że jeśli będziesz zachowywać się psychicznie i fizycznie, jakbyś miał 25 lat w wieku 15 lat, to trochę ten wyjątkowy czas dojrzewania ci przecieknie przez palce. Wszystkie dziewczynki, które zostaną wrzucone pod walec koncernów, kosmetyków i makijażu są bardzo wyrazistym przykładem. Daj się przykład. na wniosku, że rzeczy materialne nie są aż takie, co daje ci możliwość lepszego życia na co dzień, bo jeśli pracujesz w robocie, której nie lubisz albo nawet nienawidzisz, tylko po to, żeby mieć pieniądze na lepsze rzeczy, to droga do autodestrukcji? No też tak ogólnie myślę. Ja mało rzeczy kupuję. Raczej nie czuję nic, jak kupuję cokolwiek. Może mam jakieś upośledzenie. Podem tego zjawiska. Kiedyś dziewczyny w wieku 13 lat nie używały pięcioetapowej pielęgnacji na to siedmiowarstwowego makijażu, a teraz jest to po prostu codzienność. Branża Beauty przyspieszyła dziewczynkom proces dorastania. U chłopców widać to odrobinę mniej, jednak wciąż. Pamiętasz czasy, kiedy młody chłopiec kupował sobie buty typu Nike Mercurial i nosił je dosłownie wszędzie? Na boisko do szkoły, do kościoła, szczególnie jeśli był ministrantem, to były buty sportowe, galowe i każualowe w jednym. Dziś buty muszą fitować do reszty, więc jest ich zazwyczaj kilka par. I oczywiście to wspaniałe, że ludzie mają coraz wyższy status materialny i stać ich na takie rzeczy, ale jednocześnie te wakacje w Nike Mercurial miały swój smak bez troski. Bez troski o to, czy buty fitują do reszty ubrań, czy nie, bo przecież mam 14 lat, więc co za różnica, ja chcę po prostu kopać piłkę. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że młodzi Dobrze, ludzie już od 10-letniego wieku trochę walczą o to, dalej że dalej tak robią? Ja nie ja się nie spotkałem z tym, co on gadał w sumie, ale ja też nie znam 14 -latków. W sensie nieważne. Być starsi niż są w rzeczywistości. Może chcą być przez to bardziej akceptowani, bardziej zbliżeni Nie uwaga, nie do... da się tego na poważnie powiedzieć. swoich idoli. Tego nie wiem. ale Jeśli jesteś w tym wieku i czujesz presję związaną z młodością, albo masz nastoletnie dzieci, to wyluzuj. Każdy ma swoje tempo dojrzewania i dorastania do pewnych decyzji. Dlatego pewne okresy w życiu są niesamowicie ważne, a gdy dzieci przestają być szybko dziećmi, zamiast robić to co dzieci, już robią to co dorośli, to mamy gotową receptę na czucie się staro w wieku 25 lat. Co zrobić, gdy czujesz się staro, pomimo że tak naprawdę jesteś na początku swojego życia? Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak być młodym, trzeba Co zbadać życie czteroletniego dziecka i przyjrzeć się, jak się zachowuje. Pierwsza rada: unikaj stagnacji. Próbuj gotować nowe dania, oglądać. Mam wrażenie, że w moim pokoleniu, żeś raz zachowałeś tak samo, też paliły, też się malowały, nikt się lalkami nie bawił. No raczej. Dużo się tu nie zmieniło, też tak mi się wydaje. Jak sobie przypominam, ale wiesz, ja to jest ten to tak. Tu jest normalne, to nie? Daj nowe gatunki filmów lub czytaj książki, których nigdy byś nie przeczytał. Poczuj się jak dziecko, które ma 4 latka i próbuje nowych rzeczy. Poczuj chęć doświadczania, nowych dźwięków, podróży, czy chęci poznawania ludzi. A dlatego Próbowania... robię przeglądy TikToka widzowe, żeby nowe rzeczy oglądać, tak? I stary, nie mogę już wyjść z domu. To esencja młodości. Kolejna szansa na próbowanie wszystkiego przyjdzie pewnie dopiero na starość. Jak się ułożysz w życiu, ale wtedy nie oszukujmy się, może być odrobinę za późno. Druga rada: uprawiaj codziennie jakąś aktywność fizyczną. Twój kręgosłup, psychika i układ nerwowy podziękują. Dziecko ciężko utrzymać w jednym miejscu, ma największą zabawę, nawet uciekanie od mamy. Musisz również być takim dzieckiem i uciekać od rzeczy, które cię utrzymują w miejscu. A dodatkowo Zalanie będziesz czuł się, się na bóg, gdy napompujesz bicepsy krwią. Będziesz czuł się niezniszczalny. Dlatego aktywność fizyczna to lek na starość. Trzecia rada. Odpuszczaj śledzenie social mediów. Tak o. po prostu. Nie będę cię przekonywał dlaczego. Możesz nawet nie oglądać tego kanału. Jeśli to pozwoli Ci i czuć się lepiej, to zajmij się rzeczami, które są dla Ciebie odświeżające. To, że są filmiki, takie o poradach, jak żyć świadczy, że jest źle. Dosłownie, od kiedy ludzie umieją pisać są takie rzeczy. Widzą. O czym ty mówisz? Od kiedy chyba mogą mówić, bo to już zanim pisali. Pewnie już starzy ludzie mówili młodym, jak żyć. No. Nie jest... To nie jest nic nowego przecież. Po prostu no filmik jak filmik, na YouTube jest masa rzecz Czwarta rada. Nie... Czyli ciągle jest źle. A, no to to. Wybiegaj za bardzo w przyszłość. Skup się na teraźniejszości. Poprzednie pokolenia przeżyły. Woj... Kiedyś robili to w dostojny sposób. <laughs> Poprzez myślicieli, no co, ale może inaczej. Po prostu kiedyś też było tak jak na YouTubie. Tylko mniejsze dotarcie przez co te gówniane rzeczy. Tak jak na YouTube 90% nie dotrwało do dzisiejszych czasów, rozumiesz? Tak jak ten filmik, na przykład, za dwa lata zaginie już w algorytmie, tak samo gówniane treści kiedyś przekazywane nie dotarły do dziś. Wojny i komunizm. Jeśli ci ludzie przetrwali, to my poradzimy sobie w innych czasach z innymi wyzwaniami. Dlatego pozostań dzisiaj silny, zaangażowany i odpowiedzialny, a z jutrem sobie niezależnie, co cię czeka. Żyjemy o wiele krócej niż jesteśmy martwi, dlatego masz swoje pięć minut. Nie zmarnuj ich na głupoty. Ale przede wszystkim nie narzekaj. Narzekanie jest zaraźliwe i źle funkcjonuje na ludziach od siebie, że ich nie rozumiesz, że mają inne wartości i itd. To nie ich wina. Spróbuj zrozumieć, docenić, pośmiać się z nimi i spróbuj samemu wrócić do smakowania życia, chociaż odrobinę zwalniając jego tempo. Tego ci życzę. A jeżeli chcesz wesprzeć naszą działalność, to wpadnij na kanał Korki, gdzie. Nie wiem, mnie ogólnie. Powiem Ci takie coś, co do tego narzekania na innych. Ja oglądałem jakiś filmik. losowy TikTok na Sraczu, no powiem tak. O jakichś skinach w CS-ie tam było napisane, jak można swojego skina w CS-ie zrobić. Czym jest jakiś warsztat na Steamie. Chyba. Nie, nie, nie gram w CS, to nie pamiętam nawet jak to działało. To może ktoś napisać, ale chyba jest jakiś warsztat: ty dajesz propozycję, oni mogą wziąć twojego skina, i potem ty dostajesz z tego mały procent. tak? I że tam są tacy ludzie, że jakiś skin się przyjął tyle, że oni zarabiają miesięcznie 10 tysięcy dolarów. Jest jakiś tam chłop taki czy coś, nie? I rozumiesz to. Jakaś dwójka dzieciaków porze po 15 lat, pisali se komentarze, że jeden pisze, kurde, fajnie by tak było, ale dużo ich tam jest, i drugiego motywują. Mówi mu, dawaj, zrobimy skina razem tam. Oni się nawet nie zdali, ale tak pieprzyli wiesz, motywują się nawzajem, żeby porobić. I przyszedł jakiś parch i pisze tak, ty gnoju. Uspokój się, ty myślisz, że spośród 100 tysięcy skinów twojego wezmą? Wypie ty już do McDonalda się szykuj na etat. I tak mnie zdenerwował ten staruch pieprzony. Tam ci się motywują, rozumiesz, walczą o coś, a przyszła stara szmata już pieprzy. Już pieprzy, już mnie te, rozumiesz... Te, te, te młodzieńcze, że nie, nie widzenie żadnych problemów, że można wszystko, to jest piękne. I przyszedł staruch pieprzony i pocinać skrzydeł typowy. Rozumiesz to? W mordę dał każdemu takiemu dziadowi staremu. I nie mówię o sobie, jestem wyjątkiem jak widać. I mimo, że jestem stary. Ale smutno mi się to czytało. Rozumiesz? Staruch podcinać skrzydeł. Niemiło. Klasycznie zacząłeś wyzywać? Tak, takich ludzi można. A może akurat przyjmą na tego dzieciaka i będzie i tyle. Co, Co to jest niemożliwe? Kogoś tam jednak skiny przyjmują, no. Każdy może tam chyba spróbować. Według mnie ciężko szczęśliwie nie mając żadnego człowieka, który być... Sprzyjał i cię chociaż minimalnie wspierał. Mamy brata kolegi dziewczyny i temu samemu to możesz pewnie jak dnia stwierdzić, że pierwsze szkołę, studia, pracę znaczy no, ostatecznie i tak podejmujesz decyzję. No i chyba chodzi Ci o to, że wiesz, że tacy ludzie mogą pomóc podjąć decyzję, tak? To wiadomo, że warto mieć kontakt z jakimiś ludźmi, <złasz> zwłaszcza z bliskimi. <złasz> Yy, dobra, nieważne. gdzie yy, grać. Pani z matmy nam mówi jakieś rzeczy o życiu, coś pieprzy i narzeka, że podstawówkę nas rozpieszcza. Ona kibla nie pozwala wychodzić, pić. Dobra, po, powiedz tej pani, zanim mi w mordę nie, poczekaj, Nie namawiam do niczego. Ale powiedz tak, że dziadek w internecie, który przeżył dwie wojny światowe, to samo słyszał od swojej nauczycielki w szkole. <laughs> Nie wiem, ty, jak zostajesz nauczycielem, to wgrywają ci jakiegoś w dupę jakiś, jakiś program do mózgu, że musisz mówić te same teksty od 200 lat do uczniów? Jesteście najgorszą klasą, jesteście coś tam, wszyscy was rozpieszczają, poprzedni mieli trudniej. A, twój ojciec tu chodził, pamiętam go, pamiętam go, gnoja. Oj, ojcu co się poskarżę na wywiadówca? Ja pierdzielę, nie wyrobię. Pieprzę i no, się Nie, nie pieprzy cicho, ale no czemu oni ciągle mówią to samo? Nieważne, jakie czasy. <grystanie> Jezus Mario, Jak to działa, no. Rozwoju mroczek. Ja nawet się zgodzę z Rukaszem, jak masz kupę, że często jesteś czy co? A nie zgodzisz się z nim. No to różnie bywanie. Nie, nie puszczę już. Filmiku. U mnie nauczycielka coła 26 lat. Na szczęście oparła się z teumy Mówi tylko, że idziesz do Kibla, albo się A ona ma wypieprzone. O, sorry. No ja pamiętam w liceum to można było jeść i pić to u mnie na lekcjach. Chyba tylko na jednej czy dwóch lekcjach, gdzie byli już tak, takie staruchy uczyły. To nie można było, a tak to mieli wysrane. Ja myślę, że dużo nam pije przy w głowie, bo nasz mózg musi się porównywać. A teraz porównują się nie lokalnie, tylko z całym światem. No tak, tak, to prawda. To już wcześniej gadaliśmy. Chweda, jak mnie podstawowo se motywowała pani z chemii, jak przy przeszkadzałeś, dostawałeś linijką po łapach, a jak się <noise> stresowałeś przed pytaniem. <noise> To na ścianie był celownik. Mojego sobie uderzyć łbem w nią. Piękne dzieciństwo. Jezus Maria. Boże. Nie oglądał już nic. Dobra, idziemy grać. Miałem 24 wiosny i mieszkam z rodzicami, praca, zmieniam się dnie, co pół roku i sobie żyję, es, no i git. Co grane Dark Souls dalej. Oprócz mojego, no to ja lubię do szkoły chodzić cały dzień, śmiania. No ja pamiętam w szkołę najbardziej chodziłem dlatego, że koledzy byli. To jest chyba najważniejsza rzecz w szkole. Żeby mieć kolegów. Jak nie masz to jest szansa, że nie skończysz szkoły duża. Także na siłę kogoś poznaj. No, to moja rada. Rada od starego człowieka. Tak, dziki wiras, ale to RW mówił, że jest szansa. Papa zabu. Dobra, idziemy grać, wojsko. Słyszę krzek. Słyszę krzeki z rzeki, słyszę krzek. Słyszę krzeki z rzeki, słyszę krzek. Słyszę z rzeki, słyszę krzek. Grzak? słyszę skrzyki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki, słyszę skrzyki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzyki, słyszę